Tak, zatem spróbujemy zrobić teraz sobie baner we Flashu. Nie jest skomplikowany. Chodzi o to, żebyśmy poznali zasady tworzenia tego banera. Włączymy Flash. Bierzemy ActionScript 2.0. Będziemy tutaj ustawiali interaktywność za pomocą behawiorów, a działają one tylko i wyłącznie w wersji ActionScripta 2.0. Tak więc musimy włączyć ActionScript 2.0. Klikam Edit, bo chciałbym ustawić parametry mojego banera. Załóżmy, że będzie on miał jakieś takie wymiary. Teraz muszę jakiś obrazek sobie zaimportować. Widzimy, że jego parametry są dosyć duże. Chciałbym, żeby ten obrazek znalazł się centralnie na środku sceny, więc wybieram opcje związane z wyrównywaniem. Klikam tu Stage, czyli do sceny, a następnie wyśrodkuj. Tak, tu Stage do sceny. Wyrównanie. Wyłączony, włączony, wyłączony, włączony. Chcemy tak zrobić, żeby ten obrazek pojawiał się i znikał stopniowo. Widzimy, że po kliknięciu w ten obrazek nie mamy po prawej stronie w panelu Properties opcji związanych z ustawieniami alfa. Spróbujmy zamienić teraz ten nasz obrazek na symbol. Może grafik, zobaczmy, co się wydarzy. Widzimy, że pojawiła się nam możliwość Color Effect, a co za tym idzie, również możliwość zmiany kolorów. W tym przypadku interesuje nas alfa. Wybieram może do 15 klatki, wstawię kluczową klatkę. Ustawię tutaj 100% alfa. Sprawdźmy, jak to będzie widać. Musimy oczywiście ustawić Create Classic Twin, żeby było płynne przejście. Może troszeczkę więcej klatek damy. Klikam w ostatnią. Pojawi się mały kwadracik. Lewym przyciskiem myszki. Mały kwadracik. Klikam i przesuwam. Teraz jest OK. Teraz dodamy trochę klatek pustych, bo chcielibyśmy, żeby przez chwilę ten obrazek był widoczny. Natomiast od 60 chcielibyśmy, żeby zaczął zanikać. To było 35 klatek, czyli w 95 powinienem postawić drugą klatkę kluczową. W 60 jest 100%, w 95 musi być alfa na 0%. Prawy przycisk myszy, Create Classic Twin. Sprawdźmy. Jest OK. Teraz chcielibyśmy, żeby ten baner był przyciskiem, tak? Czyli że jeżeli będzie reklama się wyświetlała, po najechaniu myszką na baner pojawi się łapka, po kliknięciu przekieruje nas do naszej strony internetowej. Musimy wykonać kilka czynności. Pierwszą z nich będzie dodanie przycisku. Możemy to zrobić sobie na nowej warstwie.
rysuję prostokąt na całość naszego banera. Zaznaczam go, następnie wybieram Modify, Convert to Symbol, Button, czyli przycisk. Wciskam OK. I muszę ustawić mu kolor alfa na 0, tak żeby nie był widoczny. Oczywiście musi on być aktywny na całej długości naszego klipu filmowego. Widzimy, że już w tej chwili łapka się pokazuje. Jedyne, co nam zostało, to zaprogramowanie przycisku. Klikam w przycisk, wybieram Window, Behaviors, z rozwijanego menu wybieram Movie Clip, przepraszam, Web i Go to Web Page. Wpisuję adres strony internetowej. I wybieram okienko blank, żeby w nowym oknie się otwierało. Klikam OK. Widzimy, że prawidłowo zostało wszystko skonfigurowane. Teraz należy go wyeksportować. File, Export, Export Movie. Save. Powinien na biurku już znaleźć się plik SWF. Tak też się stało. Dosyć dużo on zajmuje. Tutaj teraz nie przykładaliśmy się do tego, żeby ustawić, jakie parametry mają być związane z eksportem, z publikowaniem, publish settings. Te wszystkie rzeczy związane z wielkościami plików i tak dalej możemy sobie tutaj poustawiać, ale nie jest w tej chwili naszym celem ustawianie tego. Tak więc baner już jest gotowy. Mamy zrobiony, wyeksportowany. Można go umieszczać na stronach internetowych.